jest to piękne miasto, a my znajdujemy się w Lubitece. To jest nowa siedziba Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Jesteśmy tutaj od 2019 roku i właściwie to, co robimy, naszą działalność można scharakteryzować w dwóch słowach – dzieje się. Oprócz takiej najważniejszej działalności, czyli od książek, robimy jeszcze bardzo wiele innych rzeczy. Organizujemy spotkania autorskie, promocje książek, robimy spotkania z pasjami, dzielimy się z czytelnikami tym, co mamy najlepszego i mieszkańcy, a także ludzie spoza naszego miasta chętnie z tego korzystają. Spacerkiem od dworca to idąc Aleją Solidarności jest jakieś 20 minut. A jeśli już ktoś dojdzie na rynek, to później pięknym bulwarem europejskim w ciągu powiedzmy 10 minut dotrze tutaj do nas, do Lubiteki. Patronat Józefa Lompy nadano naszej bibliotece w 1957 roku. My, kiedy projektowaliśmy ten budynek, chcieliśmy zawrzeć w nim takie elementy, które wiązałyby się z naszym patronem. A ponieważ był on miłośnikiem pszczół, to pomyśleliśmy, że właśnie plastry miodu będą takim wyznacznikiem tego miejsca. I tutaj faktycznie na każdym miejscu te plastry miodu, czy to w formie oświetlenia, czy to w formie na przykład zewnętrznych stojaków na rowery, można znaleźć. Biblioteka znajduje się w sąsiedztwie zrewitalizowanego bulwaru europejskiego. Na tym bulwarze mamy pokłosie jednego z plenerów rzeźbiarskich i są to rzeźby związane z bajkami, między innymi Don Kiszot czy bajki Ezopa. Idąc kawałek dalej jest łącznik z pięknym zamkiem lublinieckim, a także taka strefa spa, ponieważ jest zewnętrzna tężnia i tak spacerkiem można dojść do kolejnego bulwaru, to jest bulwar Grotowskiego i również w takiej bardzo miłej atmosferze spacerkiem dojść w stronę rynku. Stricte nasza działalność łączy się z wypożyczaniem książek, więc no, nie ukrywam, że 60% odwiedzających to są właśnie osoby wypożyczające książki, natomiast 40% to osoby korzystające właśnie z tych wydarzeń, z tych zajęć, które oferujemy. Wszystkie informacje o naszych wydarzeniach można znaleźć na naszej stronie internetowej, a także na naszym profilu w mediach społecznościowych. Także tam znajdują się takie wydarzenia, które planujemy, a także relacje z tych, które były. A wiele z naszych wydarzeń to są wydarzenia cykliczne, także warto naszą stronę śledzić.